Usiądźcie, dzieci, wygodnie. Przypominam, omawiamy w ramach kazania Agenda 2033 cyklu kazań na około 100. Zagadnienie Wielkiego Resetu, czyli podmianka cywilizacyjna, strukturalna wszystkich naszych zasad rodzinnych, patriotycznych, narodowych. To wszystko, dzieci, zniknie, rozumiecie? Pojęcie kobieta, mężczyzna, to wszystko wedle ich planów ma zniknąć. I przedstawiam założenia trzech bestii apokaliptycznych. Omawiam, moi drodzy, bestię czerwoną niedźwiedzia, czarną panterę. Jedna małpa i druga ma na głowie 10 rogów i 7 głów. Omawiam nie moimi słowami, słowami Matki Bożej. Są to orędzia dane Stefanowi Gobiemu. Oni są bardzo wścieknięci, nie znoszą orędzi, że Bóg mówi, mają swoje myślenie. Pamiętacie, jak miałem orędzia, tam znalazłem pewien tekst w niedawnych rozważeniach, że Pan Bóg przez świętego Jana zanegował Darwina, ale zanegował też wielki Big Ben, to co teraz się nauka nagle rozwaliła, cała nauka. Bo Bóg powiedział w jednym orędziu, ja każdą gwiazdę stwarzałem. Więc jak ja mówię do was taki głos, optyka nieprzyjazna, co mówi? Zaprzeczam nauce. Głoszę niezgodnie z prawami medycznymi pewne rzeczy. Dlatego nie wszyscy się z tym musicie zgadzać. Ja wam tylko przekazuję pewne mechanizmy i mówię na 100% swojej świadomości jako naukowca i kapłana święta prawda. Te potwory tak działają. Druga głowa u tych bestii, a jest ich 7, nosi bluźniercze imię rozwiązłości. Przeciwstawia się cnocie nadziei i prowadzi do adorowania bożka seksualności i nieczystości. Dzieci, to ja już przed 20 laty w ukryciu tłumaczyłem działanie potwora studentom masonerii, jak nam miałem wprowadzenia do zajęć. Jej kluczem jest działania korupcja, rozwiązłość, cały system jest nieprawdopodobnie oparty na seksie i głoszenie kultu szatana. Więc druga głowa nosi bluźniercze imię, występuje przeciwko cnocie nadziei i prowadzi do adorowania bożka seksualności i nieczystości. Osiągnęli dzieci taką pełnię, że już dzieci 4-letnie, 5 grzeszą ciężko nieczystością. Powtarzam, 4-5. Wiele z nich, co umarło, jest potępionych przez ten właśnie grzech. Mamy w 10 przykazaniach, jak Pan Bóg uczy was, rodzice, jak wychowywać dzieci w czystości. Cnota wstydu. Mówi o ubieraniu, zakrywaniu gołości. Tu dziś nie ma żadnego wstydu. Tata w genitaliach po łupie chodzi przy dzieciach. Do wody dziś się krąpać i mówi, że on je wychowuje dobrze. Chłopczyk ma 5 lat i goni koło domu na golasa. Jaroz, jak wyleciałem 3-letni na ulicę, bo myślę, no to mnie ktoś powiedział, ty gizdoku. Po góralsku ty gizdoku znaczy ty świnio. Bo świnia jest goła. I to słowo tak utkwiło, że już nigdy nie wyleciałem więcej.
bestia, głowa bestii masońskiej pantery nosi bluźniercze imię chciwość. Przeciwstawia się cnocie miłości i szerzy wszędzie kult Boga pieniądza. Konta, giełdy, gromadzenie złota. Wiecie, ile jest chorób pieniądza? Czwarta głowa bestii masońskiej pantery nosi bluźniercze imię gniewu. Przeciwstawia się cnocie roztropności i prowadzi do oddawania czci Bogu, niezgody i podziału. Ta głowa dzisiaj karty rozdaje wojnie na Ukrainie. Żyjemy w czasach, że nie wolno nic złego powiedzieć o Ukrainie, ani o wojnie. Arcybiskup Vigano napisał raport, to go zezreć chcieli. No, pokazał, że Ukraina tej wojny też chciała. Pozamykali stacje rosyjskie na Ukrainie po kolei. Połamali zasady strefy buforowej, bo to złamała Europa, NATO złamało wszystko. To jest robota tej głowy i mamy tam wojnę. Historycznie kiedykolwiek Krym był ukraiński? Dzieci, no nie przesadzajcie. Patrzcie dalej. To my Polacy mamy prawo większe do Odessy niżeli oni. Przecież my to tworzyli. Nasi zesłańcy od Katarzyny, kapujecie z powstań, wybierał albo Sybir, albo Odessę. Ale w Odessie podpisał paragraf, dopiero czwarte pokolenie może opuścić Odessę. Słyszeliście o tym? Nikt nie słyszał. Nie, to... Natomiast wszyscy w Polsce przyznają rację, że mają rozstanie, Ukraina ma rację, że ich granica powinna sięgać do Rzeszowa. Tak czy nie? Wszyscy zgadzają się. Rzeszów, Chełmszczyzna, Lubelszczyzna. No jakiś to. A Polaków w ogóle na co dzień nie było. To jest wymyślone. To jakaś... Słuchaj tamtych słów. Wszystko to zrobiła czwarta głowa bluźniercza masonów, tego potwora gniew, która sprzeciwia się cnocie roztropności, prowadzi do oddawania czci Bogu, niezgody i podziału. Piąta głowa nosi bluźniercze imię lenistwa. A lenistwo przeciwstawia się męstwu. Druga cnota kardynalna. Przeciwstawia się cnocie męstwa i szerzy się kult bożka strachu, opinii publicznej i wyzysku. Wszystko to mamy przerobione. Bożek strachu. Zaczęli to ćwiczyć w roku 2020. Co zrobił Pan Bóg? Tylko rozpoczęli tą operację, do nas przyszedł z czym? Z orędziami. Dał nam nowennę na ochronę przed lękiem i wszystkimi chorobami cywilizacyjnymi. Dzieci, bo opinia publiczna to jest choroba cywilizacyjna. Co jest opinia publiczna? Garstka ludzi prowadzi wywiad, rozumiecie? Społeczny i ma nakaz, wynik tej ankiety ma być taki, a nie inny. Że tam co innego mówią, nie jest ważne. Opinia publiczna. Tak jak tą metodą wprowadzili aborcję, kiedy zaczynali walkę z życiem, 2% Amerykanów było za aborcją. A kiedy ją chcieli wprowadzić i wprowadzili, 90% opinii publicznej ponoć jest za aborcją. Dzieci, to jest narzędzie śmierci dla nas.
wszędzie badanie opinii publicznej. Ankiety partii, ankiety tego, człowiek tak, takie poparcie. Przecież to jutro się wszystko kończy. Za naszych czasów, za te 30 lat po okrągłym stole, ile było tych osób, które były na wysokich, moi drodzy, pionkach opinii publicznej. Był taki szef AWS-u. Słychać coś o nim? Był burmistrz Zakopanego dzieci. Słychać coś o nim? Był taki reżyser, był taki aktor. Dzieci, skończyło się. To jest narzędzie, moi drodzy, siania strachu. Teraz, kiedy była bitwa o in vitro, podali opinię publiczną. Wszyscy są za. No to znaczy nasi biskupi milczą. Jak zamilczeli, to znaczy, no też są za, nie? Opinia publiczna kształtuje wasze myślenie. Wyłączamy telewizory i jesteśmy super wolni. Wsłuchujemy się w głos Pana Boga. On nas prowadzi. Bożek strachu, opinii publicznej, dzieci i wyzysku. Polska węglem stoi. Mamy najdroższy prąd w Europie. Płacimy największe CO. I nam mówią, że będą od lipca podwyżki prądu. Dzieci, jest to wyzysk? W biały dzień. Jednym przyjaciołom podziękowaliśmy, pojechali do Moskwy w 92 roku, no to parę lat temu przybyli następni. Przybyli tu co? Dawać nam coś? Wyzyskać tą ziemię do reszty. Jedno się im nie udało. We wrześniu planowali wojnę, udział Polski w wojnie. Nie udało się im to. Mówię oficjalnie, Bóg pokrzyżował ich plany. Mają problem, jaki ją ma wywiad. No, wyśmiali mój telefon do nieba. Skąd ja to wiem? I powtarzam im na złość, jutrzejszy dzień będzie całkowicie inny od wczorajszego. Głowa szósta nosi bluźniercze imię zazdrości. Przeciwstawia się cnocie sprawiedliwości i prowadzi do oddawania czci bożkowi, przemocy i wojny. Kolejna głowa masońska pracuje na Ukrainie i wszelkimi możliwymi sposobami próbuje nas w tę wojnę wciągnąć i Europę. Bo zamiar tej wojny to trzecia wojna światowa, ale na ziemi europejskiej, żeby tu się rżnęli, żeby wyrżnąć tę kulturę. Siódma głowa nosi bluźniercze imię braku umiaru w jedzeniu i piciu. Przeciwstawia się to cnocie umiarkowania i prowadzi do oddawania czci bożkowi, tak wychwalanego hedonizmu, czyli twoje ja obarczone wszystkimi możliwymi zachciankami. Materializmu i przyjemności. Matka Boża w rozważaniu ręce powiedziała nam, Polakom, zabrali wam wolność, zabrali wam język, zabrali wam dobra za garść dobrobytu, bo jest nam lepiej. Ale w tej chwili powoli stajemy się narodem bezpciowym, nie wiedząc, kim jestem. Czy Niemcem, czy Polakiem, czy Francuzem, czy Europejczykiem. Dzieci,
Materializm sprawia, że wszystkie wartości duchowe dzieci nikną. Tak wygląda, moi drodzy, te siedem głów masońskich, które osiągnęły już wszystko w tym, co Matka Boża przedstawiła. Oni mają pełnię już. Loże masońskie mają za zadanie działać przebiegle, aby wszędzie doprowadzać ludzi do pogardzania świętym prawem, do otwartej opozycji dziesięciu przykazań. Dążą one do zniesienia kultu należnego samemu Bogu, aby oddawać go Bogom fałszywym, wychwalanym, adorowanym przez wielu ludzi. Tymi bogami są rozum, ciało, pieniądz, niezgoda, władza, przemoc, przyjemność. Dusze wpadają przez to w mroczną niewolę zła, wad i grzechów. A w chwili śmierci i sądu w jezioro wiecznego ognia, którym jest piekło. Bóg nam wszystko poprzestawiał. Dziesięć przykazań przygotował na tą wielką bitwę. Jesteście po wielu przyrzeczeniach, przysięgach, postanowieniach. Bóg się nazwał współodkupicielu. Mnie to powiedział osobiście i tobie. Mój współodkupicielu. Dobrze wiecie z jednego orędzia, że już część ludzi się nie uda uratować. Oni już nie wrócą. Kazał nam Bóg pościć. Czy pamiętacie dlaczego? Bo jeszcze jest grupa ludzi, którym post pomoże. I wy ich uratujecie. Sto procent. Pan Bóg wróci do idei dla was wszystkich jeszcze postu w poniedziałek. Ja go nie przerwałem. Trzymam go, by choćbym jedną duszę uratował. No to warto. Kiedy mam pełną świadomość, wieczny ogień i potępienie ludzie, to jest przerażające. Choć oni nie chcą, ja idę na siłę, by ich wyciągać za uszy. Stąd macie tyle propozycji modlić, piszcie na kartkach, modlimy się dzieci, walczymy. Macie komunię świętą codzienną, ofiarujcie. Ma, znacie tą pompę duchową kwirodowej. Choć oni nie zasługują, nie mają. Codziennie przez twoją komunię świętą dziady dostają łaskę. Co to znaczy? Że ich uratujesz. Bo Pan powiedział, bądźcie wytrwali, aż ich krew stanie się podobna naszej. A skoro to ty brata, siostrę pomaziasz bez jej zgody krwią Zbawiciela, co to znaczy? Każdy, kto jest pomazany krwią Zbawiciela, dzieci nie zginie. Choć jesteśmy samotni w tej bitwie, dzieci wyśmiani, idziemy temu światu, a szczególnie Polsce, z pomocą. Bo z perspektywy Boga, z miłości do Boga i tego, co ma być w przyszłości, my ich bardzo kochamy przy ich ogromnej nieświadomości i chęci potępienia, czyli samozniszczenia. Amen.